Siemanko, z tej strony Kuro Workout. Dziś nauczymy się elementu dynamicznego, jakim jest swing 360 stopni, czyli obrót na drążku 360 stopni z bujnięcia. A więc podstawa to nauka bujania, czyli z angielskiego swing. Musimy kopnąć nogami, a następnie bujać się, mając sylwetkę w jednej linii. Jak ogarniemy normalne bujanie, te podstawowe, próbujemy kopnąć wyżej, ugiąć nasze ręce, aby jeszcze bardziej się rozbujać. Przy powrocie puszczamy lekko drążek i chwytamy z powrotem. Kolejne ćwiczenie to dodatkowe lekkie podciągnięcie, ugnając nasze ręce w ostatnim momencie bujnięcia, abyśmy wylecieli prosto w górę, nie do tyłu, a następnie lądujemy na ziemi. Teraz powtarzamy to samo, wykonujemy mocne bujnięcie, lekko podciągamy przy końcu, abyśmy byli blisko drążka i żeby nas wybiło do góry. Przy puszczeniu drążka od razu obkręcamy się o 180 stopni i lądujemy. I ostatnie ćwiczenie, po bujnięciu lekkie ugięcie rąk, szybki skręt, głową szukamy drążka i obkręcamy się o 360 stopni, a następnie lądujemy. Teraz powtórzmy cały ruch, najważniejsze jest przełamanie strachu, potem mocny swing, bo przy bardzo mocnym swingu nie musimy się tak szybko obkręcać, ugięcie rąk przy końcu, abyśmy nie odlecieli do tyłu, skręt biodrami i nogami jednoczesny, a następnie szukamy głową drążka i chwytamy. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, o czym mogą być kolejne filmiki. Osoby nowe, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które nie wiedzą, jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy, zapraszam na priv, na fanpage, pomogę. Siła z wami i do kolejnego odcinka.